Dzień dobry. Piątek, 5 sierpnia, godzina 6:45. Dzisiaj jedziemy do Zoo w Opolu. Także zapraszam. No nie pozwiedzałbym sobie w czasie powodzi. Takie małe słodziaki. A tam śpioch leniwiec dwupalczasty leży z napotyku. Trzyma się nogami. Opala się. A ona mnie nie podzieje, ja się boję. Ja się boję z ręki. Otwarta ręka. Otwarta ręka. No, no jeszcze. Rzuciły się! Podziewały mnie! Nadzieja, zaraz ci upadnie też widzę. Siadaj na ławkę. Siadaj na ławkę. Jest coś jeszcze dla mnie? Dziobu! Uczepiła mnie! Otwartą rączkę, otwartą. Dziobu! Wyciupałem ci całe jedzenie. Chodźcie, już nie mam. Drzewo fasolowe. Pewnie to nie jest fasola, ale wygląda jak fasola. Siedzą papuszki. Papuszkują. Zielony ma opaskę. Zielony ma opaskę? No ma opaskę, no. Taką zeleniutką. No. Ma taką zieloną opaskę na nowe. Ptaszozaur. Z takim dziobem. No. Wąż długonosy. Stado żab. Śpię sobie na patyku. W ciepełku. Marszczelec. Dzień dobry, nazywam się Płaskogon. No już. Płaskogon. Sajmiri harcują. Biegają, w barka grają. Przed nami wyjątkowo duża kura. Ciekawe, czy duże jajka, dokładnie. Jestem wielbłądem i jestem całkiem zadowolony z tego, jak się teraz opalam w słoneczku. Jestem w bunkrze do podglądania wilków. Ale nie widać żadnego. Ale chyba za gorąco, żeby tu hasały. Ma piękny ogonek jak hasał. O, w toalecie go przyłapaliśmy. Mama! Weszliśmy do mini zoo. Przedarliśmy się przez most ruchomy.
Okazuje się, że obok jest normalne wejście, więc nie musieliśmy, ale co zrobić? Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Króliczek w minizo. Oj. Tutaj inny rodzaj kur. No co to jest za kura? W ramach równouprawnienia gatunków do zazapa też się krowa polska. Wszyscy się cieszą do żyraf, a nikt nie pomyśli o golcach. Sowy pocztowe. Zebry sobie spacerują. Paw sobie spaceruje. Ale taki widać, wymęczony trochę. Chyba, że ma faktycznie złożony ten ogon. Może jeszcze go napotkamy na drodze. Pelikaniki sobie dryfują po stawku. Małe flamingi to są takie same. Flamingi. Zrobiłem trawkę, maczałem w wodzie. Tygrys w stacji indykującej ładuje się na nocne działanie. Albo on po prostu za gorąco sobie odpoczywa. Małe bociany. To nie są bociany. Jak to nie? Jestem w dżungli, próbuję jakiegoś małego ptaszka złapać, ale coś się mi to nie udaje. No, ale liście niektóre niesamowitej wielkości są. No, coś w jakimś punkcie obserwacyjnym zaglądamy do zwierząt. Ile u ciebie są zwierz? Jeden. A u mnie trzy. Takim tunelem się można przejść też. Dokładnie tak bym wyglądał, jakbym miał taki basen przy domu i byłaby temperatura taka jak teraz. Tak się błąkamy po tym zoo i teraz jakieś zwierzaki nawet zaczęły się pojawiać, bo temperatura chyba lepsza dla nich, więc wyszły się wypasać. Cała rodzinka chyba. Mega fajna sprawa. Ło! I znowu tabliczka z poziomem powodzi. Tamta taka brązowa. Nieźle. To wszystko było pod wodą. Wyjazd do polskiego zoo zakończony sukcesem. Dzisiaj było chyba 26 stopni, 36 stopni Celsjusza w cieniu, także kosmiczny upał. Natomiast samo zoo w Opolu ma dużo zacienionych miejsc, dużo drzewek, dużo bambusa mają, który fajnie robi dużo cienia, więc można spokojnie chodzić i da się przeżyć. Fakt, dzisiaj był piątek, więc trochę mniej ludzi niż podejrzewam w weekend, ale było spoko, fajnie, także polecam nawet w bardzo upalne dni. A tak ogólnie to dzięki, że teraz już tutaj. No i zapraszam Cię do moich następnych odcinków Daily Vloga. Dzięki, hej! Strafaki.